Witaj w wideokaście dotyczącym podstawowych pojęć dotyczących tolerancji i pasowania. Zacznijmy od pojęcia wymiaru nominalnego. Jest to znormalizowany wymiar teoretyczny przedmiotu, względem którego odnosi się odchyłki. Jest podawany na rysunku technicznym maszynowym w milimetrach, bez zamieszczania jednostek. W praktyce wymiary nominalne są nieosiągalne ze względu na błędy wykonania czy błędy metody pomiarowej, dlatego wymiary rzeczywiste są zawsze nieco większe lub mniejsze od nominalnych. A czym jest wymiar rzeczywisty? Jest to wymiar określony jednoznacznie w istniejących warunkach. Wymiar rzeczywisty jest to wymiar, jaki otrzymano by po przeprowadzeniu bezbłędnego pomiaru. Natomiast wymiar zaobserwowany to wymiar określony na podstawie pomiaru dokonanego z ustaloną niedokładnością pomiaru. A jaka jest różnica między wymiarem zewnętrznym i wewnętrznym? Wymiar zewnętrzny jest to odległość elementów powierzchni, pomiędzy którymi ich bezpośrednie otoczenie jest wypełnione materiałem. Z kolei wymiar wewnętrzny jest to odległość elementów powierzchni, pomiędzy którymi ich bezpośrednie otoczenie nie jest wypełnione materiałem. A czym jest wymiar mieszany? Jest to odległość elementów powierzchni, pomiędzy którymi bezpośrednie otoczenie jednego jest, a drugiego nie jest wypełnione materiałem. Przykładem może być głębokość nieprzelotowego otworu, głębokość rowka klinowego. Możemy spotkać się także z pojęciem wymiar pośredni. Wymiar ten nazywany jest czasami abstrakcyjnym. Jest to taki wymiar, którego nie można zmierzyć bezpośrednio, a więc odległość między dwoma tworami wyobrażalnymi lub jednym tworem rzeczywistym i drugim wyobrażalnym. Przykładem jest rozstawienie osi otworów lub odległość osi otworu od ściany przedmiotu. A teraz krótkie definicje wymiarów granicznych. Rozróżnia się dwa wymiary graniczne: dolny wymiar graniczny A, górny wymiar graniczny B. Wymiany graniczne dolny A i górny B to wymiary, między którymi powinien być zawarty lub być równy jednemu z nich wymiar rzeczywisty dobrze wykonanej części.